No i właśnie z nami już Karolina Gorczyca. Dzień dobry, Karolino. Dzień dobry. Mówimy o trzecim sezonie serialu Szać. Jutro kolejny odcinek tego serialu. Ja też już nie mogę doczekać, bo ja niesamowicie ten serial lubię. A Karolina tak gra w nim nadkomisarz Ewelinę Wrońską. I jest taka, powiedziałabym, surowa, taka, nie wiem, no, bez kija nie podchodź, taka zła na cały świat, a z drugiej strony bardzo profesjonalna w tym, co robi zawodowo pani nadkomisarz, no i taka popłakująca sobie, jednak krucha istotka pod tą maską, nie? Ojejku, jak to miło, że ty to zauważyłaś, te właśnie ukrytą jej... że tak powiem, warstwę osobowości, bo... Wiesz co, wydaje, że gdyby nie te osobiste wątki i to, że seriale dają nam możliwość zajrzenia tak troszeczkę, wiesz, pod tą farbę zeskrobaną z obrazu, to by nie miały tej wartości. Zresztą o tym jeszcze porozmawiam, ale opowiedz o pani nadkomisarz. Tak, dokładnie, a dziękuję też, że powiedziałaś o nadkomisarz, bo to przecież było istotnym elementem naszej poprzedniej serii, że po prostu to tytułowanie tam na komendzie miało jednak znaczenie, no bo jak jesteś nadkomisarzem, jesteś zwykłym komisarzem, to jednak jest duża różnica. Nadkomisarz to jest gość, nie? Musisz znać swoje miejsce w stadzie. Więc moje było wyższe niż mojej koleżanki Polkowskiej, co miało duże znaczenie w poprzedniej właśnie serii. No i nie lubicie się z Popławską, znaczy w sensie z jej bohaterką. Z bohaterką tak, nie lubimy się, a natomiast prywatnie uwielbiam Olę Popławską, bardzo ją pozdrawiam serdecznie i Bartka, bo naprawdę to jest wspaniała rzecz z nimi pracować. I dawno nie pracowałam w tak fajnej ekipie i w takim teamie, jaki jest na planie naszego serialu i chodzi mi tutaj nie tylko o aktorów, ale o całą ekipę twórców, realizatorów. Naprawdę to jest ogromna przyjemność pracować, wiesz, w takiej atmosferze, bo to przecież ma być też przyjemne, a my aktorzy dajemy też taką, wiesz, z siebie tą taką... Ale to chyba potem widać, wiesz, myślę, że to ma przełożenie potem na jakość tego, co my widzowie oglądamy. To super, tak, ale jeżeli chodzi o tą właśnie Wrońską moją, to rzeczywiście jest tak, że pod każdym pancerzem zawsze kryje się coś kruchego. Słabego, coś kruchego i po to te pancerze sobie nakładamy, budujemy sobie te właśnie warstwy, skorupy, żeby ochronić coś, czego pokazać nie chcemy i tak jest w budowaniu roli, ale przecież tak jest też w życiu, żeby to, co jest właśnie delikatne, ochronić przed tym, co ten nasz jednak taki okrutny świat nam funduje, krytyka, ocena. No ale jeszcze w tym męskim świecie, no bo jednak wciąż, chociaż jest bardzo dużo postaci w serialach kobiecych, policjantek, tak, pań policjantek, to jednak jest to męski świat, który wymaga pewnie innego, znaczy pokazywania innej twarzy, nakładania maski, właśnie tego pancerza, o którym mówisz. Tak, no tutaj nie możesz być, że tak powiem, kolokwialnie miękką rurką, tylko rzeczywiście musisz być tutaj stanowcza, no i taka właśnie mocno silna, a popłakiwać sobie, jak to fajnie ujęłaś, gdzieś tam w swojej przestrzeni, której ty nikt jesteś taką nie nadkomisarz z miękkim sercem i twardą popą, tak? Tak sobie myślałam o niej rzeczywiście, chociaż ona, nie chcę tutaj spoilerować też, ale w tej poprzedniej też serii wszyscy pewnie czekają, Ewelina Wrońska coś tam zdradziła. Troszeczkę może zdradzę. Ona była rzeczywiście taką ostrą babką, nawet ta wygolona głowa, czyli to też pokazuje jej jakiś background, skąd ona pochodzi, jakie ona ma kłopoty, problemy, z czym ona przychodzi tutaj i dlaczego w ogóle przychodzi pracować w policji, bo przecież do policji przychodzą też jakieś określone osobowości. No do policji przychodzisz, no co, no chcesz wymierzać sprawiedliwość. Nie, no trzeba mieć jakiś zestaw określonych cech z całą pewnością. Dokładnie. No a w tym sezonie jest w ciąży. A w tym sezonie ona, tak, już wiemy to, więc możemy mówić, jest w ciąży i to no nie jest... nie spoileruję, bo to już było. Tak, dokładnie. Emitowanych do tej pory i to powoduje, że ona jakby siłą rzeczy, no... ma po prostu trochę mięknie, no bo te hormony i to wszystko, co się w kobiecie dzieje, kiedy spodziewa się dziecka i no jakby zmienia się cały jej świat. No ale trudną ma sytuację jednak z tym swoim
z ojcem dziecka. Z ojcem dziecka chciałam innym go nazwać partnerem, no bo jednak nie są partnerami. Chociaż ona, jak się okazuje, troszeczkę jednak by chciała. No ale to jest nieszczęśliwa miłość, można tak powiedzieć. No Mrówiec, pozdrawiamy cię tutaj serdecznie, ale i scenarzyści również pozdrawiamy ich. Nie chcę obejrzałaś już te wszystkie odcinki tego trzeciego sezonu? Nie. Czy tak jak ja czekasz na każdy piątek, bo mi się nawet zdarza, wiesz, tak jak nie mam poranka oczywiście, tak wiesz, do północy czekam, i ciach jest. Czekam, słuchaj, tak jak ty czekam, naprawdę, powiem ci, że to będzie może teraz, zabrzmi trochę bucowato nad ranem, daj, o godzinie 9.06, okej. Okay. Wiesz co, ja oglądam po prostu swoje rzeczy, tylko swoje. Aha, czyli czekam, oglądasz te tylko swoje... te seriale, w których sama występujesz? Tak, dokładnie, wiesz co, nie mam po prostu czasu, ale pytałaś jakie mnie, ego, ja, no ego, nie. No właśnie, wiesz co, właśnie nie mam ego, no po prostu oglądam to dlatego, że chcę zobaczyć po prostu, jak to wyszło i co mogę jeszcze ulepszyć, poprawić. Ale nie mam po prostu czasu na nic innego, więc oglądam, czekam na te swoje, bo mi to sprawia po prostu bardzo dużą radość, żeby zobaczyć tę naszą pracę, jak my tam się bawiliśmy, czy to widać. Czy ty nie masz szansy obejrzeć tego przed emisją? Nie mam. Nie. Czyli po prostu dowiadujesz się o tej swojej pracy, czy efektach tej pracy dokładnie w tym samym czasie, kiedy mają na to szansę widzowie playera. Dokładnie. Nie, no to będę się nie z tobą jednoczyć jutro, wiesz? A fajnie by było mi, słuchajcie, wiecie, wytnijcie tam tę scenę, tam tak mi w ogóle nie poszło, jakbyście to mogli nie tam macie przyciąć. Na to wpływu, nie? No, nie, niestety nie mamy i bardzo dobrze, że nie mamy, bo my nie jesteśmy obiektywni wobec tego, co robimy i tak, bo się człowiek pracy tak przywiązuje i... do tego, prawda, tak, co tak, zrobił. Tak, jest najlepiej. Czasem tak, że nagra się więcej scen, a potem już w tym finalnym odcinku, w tym efekcie widzisz, kurczę, tyle się nagrałam, a oni tylko tyle wycięli. Oj, tak, to boli? To często bywa. Wiesz co, czy boli? No, czasami tak, ale myślisz sobie, no tak musiało być. No inaczej, myślisz sobie, są dwa sposoby. Albo myślisz sobie, albo byłam tak beznadziejna, że to wycięli. Albo ty po sobie prostu czasem zwyczajnie tak wycięli, bo nie było czasu, a inne wątki, inne rzeczy były po prostu ważne w tym całym splocie akcji i po prostu no, nie wrzucasz sobie personalnie, że to ty byłaś beznadziejna. Czy sobie wrzucam? Nie, raczej nie, nie. Już wiesz co, jestem na takim etapie swojego rozwoju i swojego doświadczenia, że już sobie nie wrzucam. To, te czasy się skończyły, że wszystko, co było, tak, to, wiesz, to wrzucam do siebie. To jest też praca zbiorowa i wszyscy pracujecie na jej efekt, zresztą podobnie jak w naszym zawodzie. Prawda? Proszę pana? Halo? Halo? Bez tego pana z tyłu też by nas nie było. No, I tych wszystkich panów tutaj, więc tak. U was jest dokładnie tak samo. A powiedz mi, Maciej Sztur, który gra główną rolę w tym serialu, przez jakiś czas był też reżyserem, prawda? Czyli część tego trzeciego sezonu wyreżyserował. Powiedz, jak się pracuje z kolegą z planu, który nagle staje za kamerą? Bardzo to jest ciekawe i takie nowe doświadczenie. Dla mnie to było na początku, przyznam się szczerze, lekko krępujące, no bo rzeczywiście znamy się z tej drugiej strony. No właśnie. Co prawda z Maćkiem, jego postacią, czyli z Wolnickim, moja postać Wrońskiej nie za dużo miała jakby tak do czynienia. W poprzedniej serii może więcej. Teraz w ogóle ta seria jest... No bo to jest obsesja Polkowskiej. Polkowskiej, tak. On teraz, że tak powiem, jest na odosobnieniu w tej naszej serii. Słuchaj, ty wiesz, że ja się po prostu dałam nabrać, że on w tej swojej samotnie rzeczywiście pokutuje za swoje grzechy. A, widzisz, ale nie spoilerujmy, co tam się będzie. Ale już nie, to już nie tak, wiem, co on dalej. Czekam na jutro, ale wróćmy właśnie do Macieja Sztura jako reżysera. Tak, no wiesz, to jest bardzo, bardzo ciekawe, bo... Mój w ogóle debiut, ja tak to połączyłam sobie, to jest takie znamienne dla mnie, że jak kończyłam szkołę teatralną, jeszcze w szkole teatralnej właściwie zagrałam u Jerzego Sztura w filmie Korowód i mam takie doświadczenie właśnie z Jerzym Szturem, jakby wiesz, no on reżyseria, aktorka i teraz spotykam się z Maćkiem Szturem,
synem. Co podobni są w sposobie kierowania. Wiem, że Maciek po prostu mnie udusi za to, bo on pewnie nie lubi tych porównań i tak dalej, ale wiesz co, tak odkrywasz właśnie takie różne cechy wspólne, ale taką geny, bardzo wiesz co, no, duże zaangażowanie, wiesz, ale też takie duże serce, które Maciek wkłada i zresztą tata jego również. I wiesz, no bardzo takie duże przygotowanie Maciek prezentował. Wiesz, my aktorzy, bo ja nie mam doświadczenia reżyserskiego, ale jak patrzę na kolegów reżyserów, którzy są aktorami, głównie aktorami i zajęli się reżyserią, to widzę, że mają taki sposób reżyserii, wiesz, trochę inny, bo oni to filtrują przez siebie, jakby oni to zrobili jako aktorzy, wiesz. Ale reżyserzy, którzy nie mają doświadczenia aktorskiego, mają coś takiego, że prowadzą ciebie, aktora prowadzą poprzez dawanie mu zadań, czyli mówią tak, nie mówią ci, jak by chcieli, żebyś to zagrała, tylko co ty masz zagrać i potem ty, proszę cię, wiem, to przykład, znaczy, co chcą uzyskać? Chciałbym w tej scenie uzyskać... A bywa tak, że ty na przykład przygotowujesz kilka wersji i potem ta najlepsza jest wybierana, że masz jakąś swoją propozycję, nie wiem, postaci, charakteru tej postaci, że to od ciebie po prostu najwięcej zależy ostatecznie? Wiesz, no przede wszystkim osobowość i charakter postaci to buduję ja. To jest jakby mój dział, tylko mój. Natomiast jeżeli przychodzisz na plan rano i jest ekipa, która już ma zarys tej sceny, jak to będzie wyglądało, no bo przecież w serialu pracuje się dosyć szybko i tutaj nie ma, wiesz, czasu na tworzenie, ustawianie teraz, bo przychodzi sobie aktor, on ma wizję na scenę taką, a nie inną i wiesz, my teraz poświęcamy 15 minut, żeby stworzyć pod niego scenę. To trochę tak nie wygląda, niestety, chociażby to było cudowne, tak w taki sposób pracować, no więc my przychodzimy rano i reżyser, operator i wszyscy twórcy tam, którzy ten obraz budują, mają już tę scenę w takich ramach określoną i ty przychodzisz, po prostu musisz się w te ramy wpasować, będąc tą swoją postacią, czyli zachowując jej charakter, zachowując jakby jej, te jej cechy, które sobie zbudowałaś wcześniej, w trakcie i zanim weszłaś na plan, więc musisz się w tym odnaleźć. I z Maćkiem, wracając do Maćka, to było bardzo przyjemne spotkanie, bardzo krótkie, bo myśmy się spotkali tylko chyba w dwóch scenach razem, on jako reżyser, ja jako aktorka. Na początku było tak dziwnie, trochę krępacja, wiesz, ale potem pomyślałam sobie, że bardzo to jest przyjemne, bo Maciek przecież jako aktor też rozumie istotę i jakby rozumie tego aktora, wiesz, jak to jest, kiedy aktor jest skrępowany, zestresowany, wiesz, z czym my też się zmagamy po prostu jakby na planach, bo to nie jest dla nas tak, że my przychodzimy i o, wszystko dla nas jest takie proste i w ogóle nic nie czujemy, bo czujemy bardzo dużo, no wiesz, wystarczy, że ktoś, nie wiem, źle tam spojrzy albo się uśmiechnie i myśli, o, pewnie coś tutaj u mnie było nie tak, albo wiesz, no mamy te swoje takie dziury czarne, jakieś, wiesz, historie. Wszystkich z nas to dotyczy. Szać to jest jeden z tych seriali, gdzie my właściwie wiemy od samego początku, kto jest zły, kto zabija, chociaż może się jeszcze okazać, że tam jakiś twist będzie, więc nie mówię, że to ostatecznie ten sztur, chociaż no wszystko na to wskazuje oczywiście. I to jest taka postać, którą obserwujemy, bo on się non-stop wymyka. On po prostu tak ucieka i tak się wywija temu wymiarowi sprawiedliwości, że wiesz, zastanawiamy się, co jeszcze się może wydarzyć i w jaki sposób on uniknie kary. Tak, no to wielkie brawa dla scenarzystów, naprawdę, że w ogóle coś takiego tworzą, bo to jest taka, wiesz, opowieść trochę taka bajkowa, ta nasza Szać. Rzeczywiście, no normalnie pewnie w rzeczywistości nie miałoby miejsca tak długie i jakby tropienie tego zabójcy, gdzie naprawdę ewidentne znaki są, że to jest on. Ale właśnie po to my to tworzymy, to jest jakby rodzaj takiego trochę takiej bajki, jakiegoś lekkiego, nawet można powiedzieć science fiction, wciągającego i trzymającego w napięciu. Widzowie to kochają też. Co będzie dalej? Jak oni to wymyślili? W ogóle co on jeszcze tam wymyśli w tej swojej historii? No jeszcze żeby wszystko zwiać tą otoczką religijności, prawda? On jako specjalista, taka znajomość Biblii, wnikliwa jej interpretacja, to wszystko powoduje, że on budzi zaufanie, że wiesz, no jednak ta religijność jest jakimś takim spoiwem też z wieloma widzami polskimi, no mimo wszystko. Tak, i teraz ta seria będzie bardzo miała duży taki element właśnie tej religijności i to jest właśnie
coś, co wyróżnia tę serię, bo jesteśmy w ogóle poza komendą, poza tymi przestrzeniami, które znamy z poprzednich serii, w takich przestrzeniach właśnie w tej naszej srebrnej mrożnej górze. I oniryczne, wiesz, takie tak, to wszystko tak, jest. To jest właśnie takie bajkowe, ale jednak jak z jakąś takim elementem takiego dreszczyku, jakiegoś właśnie... No i są nowi aktorzy, i bo są jest nowi między aktorzy, innymi Jolita tak, Budnik, którą też uwielbiam. Tak. Jest Magda Popławska, czyli siostra Oli Popławskiej. One cały się klan, spotkają, jest cały klan Popławskich. Jest Marek się? Kalita, tak. Wiesz co? Tak, będzie. Tak chyba nieznacznie, ale tak. Aha. Więc jest oczywiście Piotrek Trojan, no wspaniały, nagrodzony nasz teraz w Gdyni aktor. Tak, za Johnny'ego, tak? Tak, tak, tak. I naprawdę on jest w tej naszej Szadzi tak tajemniczy i tak elektryzujący. A wszystko tam jest tak tajemnicze, więcej nie będziemy zdradzać. Jutro kolejny odcinek Szadzi tak. Na Playerze. Karolina Gorczyca, pani nadkomisarz. Dziękuję. Dziękuję. Odmeldowuję się z samochodu Onetu, a my zapraszamy na Onet Rano. Wiem, Bartek Węglaczyk już czeka. Do zobaczenia.